Elżbieta Janina Kowalska. Skrzacik psotnik. Za kanapą w dziecięcym pokoju skrzat zamieszkał po prostu, cichutko. Nie pokazał się nigdy nikomu, ale czarów używał, trąc brudkę. To skarpety rozrzucił pod oknem, wylał soku kubeczek na stole, książkę kredką pomazał z ochotą i chichocząc bawił się wspaniale. Lecz ten pokój należał do Ani, która bardzo lubiła porządek, więc dziewczynka z krzacika dziś gani. Chodzi, szuka i wszędzie zagląda. Gdy cię znajdę, psotniku niedobry, będziesz ciężką miał ze mną przeprawę. Lepiej zmień się, bądź grzeczny i mądry. Wtedy może się z tobą pobawię. Od tej chwili w pokoju aż pachnie. Czysto, kwiaty, powietrze od okna. Skrzacik z Anią rysują przykładnie. Nawet słonko z uśmiechem spogląda.